Hej kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmem, troszkę takim wyzwaniem, które miałam w głowie już od dłuższego czasu i to nie jest mój pomysł, wydaje mi się, że gdzieś widziałam to już wcześniej na YouTubie dawno temu, ale stwierdziłam, że czas najwyższy to zrobić, no i w sumie jestem przekonana, jak wyjdzie ten makijaż. No jak zresztą już widzicie po tytule, będzie to makijaż najtańszymi kosmetykami. Wybrałam tutaj, mam już przed sobą wszystko przyszykowane, najtańsze kosmetyki w całej swojej kolekcji, jakie mogłam znaleźć. I wiecie, podchodziłam tak do tego, a wydaje mi się, że to jest najtańsze, a może to. No i musiałam chwilę poświęcić na to, żeby wyszukać te kosmetyki na różnych stronach, sprawdzić ceny. No i dużo z tych produktów, których dzisiaj będę używać, są aktualnie na jakichś promocjach, w sumie wszędzie chyba można znaleźć jakieś promocje. Także mam gdzieniegdzie nawet po kilka opcji, powiedzmy. Najgorzej było z paletami cieni, nie jest może jakaś mega najtańsza, ale tańszej nie mam, bo jak wiecie, jakiś czas temu robiłam porządki i wrzuciłam sporo kosmetyków. Ale żeby nie przedłużać, zbliżam się troszkę do Was i zaczynamy działać, bo naprawdę nie mogę się już doczekać. Okej, zaczynamy od razu od podkładu, bazy żadnej nie będę nakładać, nie robię tego na co dzień, także ten krok pominiemy. I kochani, mam dwie opcje, jeśli chodzi o podkład, bo mam tutaj coś, czego jeszcze nie testowałam, a kupiłam to w sumie do testowania jakiś czas temu, no i nigdy nie nagrałam z tym filmu. Ten podkład kosztuje od 10 zł, tak mi tutaj pokazuje ceneo.pl, także wierzę, ufam na słowo. Jest to podkład z Deli, Total Cover Camouflage Foundation i wiecie co, wydaje mi się, że to jest, powiedzmy, taka opcja jak Dermacol. Jak wiemy, Dermacol to jest podkład do zadań specjalnych i testowałam go już dawno temu na moim kanale. No i w sumie podkład nawet w takiej tubce podobnej przychodzi, wiecie, Dermacol był w złotej tubce, jeśli dobrze pamiętam. No i wiemy, że to nie jest raczej podkład, którego możemy używać na co dzień, ale co my tutaj mamy? Wydaje mi się w ogóle, że on będzie dla mnie za jasny. O, patrzcie, mamy tu podkład i korektor 2 w 1. Kryjący, wodoodporny, trwały, hypoalergiczny, kamufluje cienie pod oczami, tuszuje przebarwienia, bla bla bla, SPF 20. No i to by było na tyle. Jaki mam odcień? Ja nawet nie pamiętam, 55, nie wiem co to jest za odcień. Nie ma nazwy żadnej, nawet nie pamiętam, jak go wtedy wybrałam. Nawet nie wiem, z jakiej strony go zamawiałam. Tutaj go trzeba otworzyć. Pachnie, nie pachnie. Bardzo gęsty i wydaje mi się, że będzie dla mnie za jasny. Tutaj w razie czego przygotowałam sobie podkłady z Makeup Revolution w sticku. 4 funty kosztuje, czy 5? Około 25 zł mi się wydaje. Przygotowałam sobie gdzieś tu cenę. O, na Ekobieca aktualnie kosztuje 13 zł ten podkład z Makeup Revolution, ale sprawdźmy może najpierw, jak będzie zachowywać się ten podkład, skoro ma być najtaniej, to niech będzie najtaniej. Jest bardzo, bardzo gęsty. Nie, wydaje mi się, że odcień chyba jest w miarę okej. Co, pójdziemy za ciemny? Za jasny. Może będzie właśnie odrobinę za jasny. Dość tłusty, tak samo jak Dermacol. Ale krycie na pewno ma mniejsze, tak mi się wydaje. Na opakowaniu, jak Wam czytałam, to jest podkład i korektor, ale wydaje mi się, że on jest zbyt tłusty, żeby nałożyć go pod oczy. Także jak widzicie, ja zazwyczaj już bym przyjechała gąbeczką po oczach, ten obszar zostawię i nałożymy sobie tam normalnie korektor. Jest dzisiaj strasznie ciemno, o. Jeszcze mocniej włączyłam światło, ale tak, na dworze jest po prostu dzisiaj szaro. I tak, przyglądam się z bliska i na pewno nie jest to Dermacol. Wydaje mi się, że chcieli zrobić coś podobnego, ale widzieliście, ile wycisnęłam na rękę, już prawie nic nie mam. Na czole widzę jeszcze przebarwienia, zresztą na policzkach widzę już rumieńce, no jeszcze nie pokryłam nosa. I to jest taka, nie powiedziałabym, cienka warstwa, bo jak wiecie albo nie wiecie, Dermacol robicie sobie jedną kropeczkę, rozsmarowujecie po całej twarzy i macie pełne krycie. Tutaj tego nie ma. Co prawda jest gęsty, ale nie wiem. Jest gęsty, powinien dawać raczej większe krycie. Może gąbeczka go wpija za bardzo, chociaż no uwielbiam tą gąbeczkę i nawet z innymi podkładami świetnie sobie radzi, także nie wiem.
Także wezmę jeszcze odrobinę i światło się bardzo odbija, jestem blada, ale tak, wydaje mi się, że kolor naprawdę nie najgorszy. Dołożymy go sobie jeszcze odrobinkę tam, gdzie potrzebuję krycia i wydaje mi się, że teraz będę miała prawie pełne krycie. No, krycie jest bardzo fajne, ale troszkę czuję go na twarzy, nie jest ciężki, nie jest na pewno matowy, widzicie jak mi się skóra świeci i wydaje mi się, że czuję go właśnie tylko dlatego, że on jest taki dość tłusty na twarzy. Tylko i wyłącznie dlatego. Najtańszym korektorem, jaki mam, będzie korektor z Lovely na Ekobieca. Wszystko mi się pokazuje na ceneo.pl, tak to znalazłam sobie dzisiaj. 11,90, nie wiem ile w Rossmanie kosztuje. Ten korektor jest całkiem fajny, nie sprawdza mi się jedynie jako baza pod cienie. I wydaje mi się, że wykonturujemy się też na mokro, zazwyczaj tego nie robię. Więc może czas to zmienić. I ten korektor troszeczkę oksyduje, ale całkiem go lubię. Daje fajne krycie, wygląda ładnie pod oczami i tylko tak jak mówię, nie sprawdza mi się jako baza pod cienie, także na powieki zrobię odstępstwo, wyjątek bardziej. I nałożę inny korektor, Super Size. On nie jest drogi, to znaczy ten większy wiadomo, że jest droższy, bo ma większą pojemność, ale normalnie kosztuje 4 funty, także nie wiem, 20-25 zł. Nie mam pojęcia jak stoi teraz kurs funta. Okej, kochani, oddaliłam się od światła troszeczkę i gdzieś mam tutaj kociego włoska. Żeby pokazać Wam, wydaje mi się, że jak będzie troszkę ciemniej, to lepiej to zobaczycie i zresztą widzicie, jak bardzo świetlisty jest ten podkład. Świetlisty, no po prostu on jest tłusty, także jeśli ktoś ma tłustą skórę, to wystrzegajcie się go jak ognia. No zobaczymy, jak będzie zachowywał się przypudrowany. Ale ogólnie no wygląda ładnie na skórze. Nie wygląda wcale ciężko, choć no daje całkiem mocne, powiedzmy, krycie przy dwóch warstwach. Czas na puder. Puder, dobra, to mogę chyba już zamknąć na bieżąco, żebym nie pomieszała. Najtańszy puder, jaki znalazłam u siebie, to jest puder prasowany z Essence All About Matte. Kosztuje 10,89 na Lady Makeup. Także go nałożymy sobie gąbeczką, postaram się nałożyć pod oczy, no i pędzlem, chciałam powiedzieć pudrem na całą twarz. Pędzlem na całą twarz. Nakładam go gąbeczką pod oczy. To jest całkiem fajny puder. On nie daje mocnego uczucia matu, ale matuje całkiem ładnie. No i ta skóra teraz przypudrowana pod oczami po prostu zrobiła się tak gładka, że wygląda po prostu na niemożliwie gładką. Ciężko uwierzyć, że tak tani puder może coś takiego robić. Nałożę, jak widzicie, dużo pudru na nos, bo wiem, że zaraz tam będę się świecić, jeśli dobrze tego podkładu nie przypudruję. Mam nadzieję tylko, że nie zrobię sobie teraz krzywdy, bo tak naprawdę nie wiem, jak ten podkład się zachowa. No i już popsułam, bo miałam zrobić kremowe konturowanie, prawda? Niestety, kremowego konturowania nie będzie. Pod oczami wszystko wygląda całkiem ładnie. Z tej strony nosa wszystko wygląda w miarę ok, ale tutaj jakby ten podkład się poruszył, zszedł troszkę. No nie wiem. Raczej już go więcej nie użyję, tego jestem pewna. Kochani, przejdźmy dalej. Czas, żeby troszkę się przybrązowić, bo światło mocno odbija mi się aktualnie od twarzy, wyglądam jak duszek. Przygotowałam sobie dwa bronzery, którego jednego nie mogłam znaleźć ceny, ale to jest Wet n Wild. Wiemy, że to jest bardzo tania marka i chciałabym dać mu szansę, bo go na jakiś czas odstawiłam, bo wydawało mi się, że mnie zapycha. Nie na twarzy, tylko na szyi, bo ja lubię sobie machnąć bronzerem po szyi. Ale główną gwiazdą, jeśli chodzi o bronzer, będzie tutaj Essence, kolejny produkt z Essence. Sunclub Matte Bronzing Powder w odcieniu 01 dla naturalnego efektu skóry muśniętej słońcem.
Wydaje mi się troszkę ciepły, taki pomarańczowy, nie wiem czy będzie dobry, no ale jak ma być skóra muśnięta słońcem, to chyba tak. Kosztuje tutaj 14,41 i nie wiem w sumie co to są za strony, ale po jakieś ikonki mi to pokazuje, ale wierzę na słowo, że tyle kosztuje, około 15 zł, nie jest źle. Także zaczniemy bardziej ocieplać twarz. Ja go jeszcze nawet nie używałam. O, jak ładnie pachnie. Tak kokosowo, bardzo ładnie. Na razie wygląda dość ciepło, ale tylko dlatego, że nałożyłam go w jednym miejscu. Zaraz postaram się zrobić tak, żeby wyglądało to wszystko w miarę ładnie. Ale na pewno przyjemny w aplikacji. Jest jakoś mega mocno napigmentowany. Ale zdecydowanie można go budować. I wiecie, że ja zazwyczaj nie żałuję sobie bronzera, szczególnie dzisiaj, kiedy czuję, że jednak ten podkład i puder mnie troszkę wybieliły. Dodam sobie kolorku. I co myślicie? Wydaje mi się, że całkiem fajny produkt. Że ja wcześniej po niego nie sięgnęłam, nie wiem. Nie wiem dlaczego. Całkiem fajny. Podoba mi się. I faktycznie, jeśli nałożycie go jeszcze lżejszą ręką niż ja, niestety, no, ja mam słabość do bronzerów, ujmijmy to tak. Wydaje mi się, że będziecie mieć jeszcze bardziej naturalny efekt, ale no fajnie to wygląda, tak że widzicie, można się delikatnie wykonturować i nawet ocieplić, no bardziej ocieplić, ale wygląda bardzo ładnie. Ale żeby tego nie było za mało, dołóżmy sobie troszkę tego Wet n White, to jest bronzer rozświetlający. Jeden z piękniejszych bronzerów rozświetlających, jaki miałam, no ale no musiałam go odstawić, bo nie byłam pewna, co się dzieje. Dzisiaj nałożę go również na szyję, tak dla pewności. A jeśli faktycznie będzie mnie uczulał, no to pójdzie w świat albo do śmieci. Bronzer rozświetlający nakładam bardzo delikatnie i troszkę już wyżej. Nie tak jakbym rozświetlała twarz rozświetlaczem, no ale tutaj na policzkach nie daję go w miejscu, gdzie chciałabym po prostu twarz wykonturować. Mam nadzieję, że wy rozumiecie, o co chodzi. Troszkę na czoło. No i sprawdźmy na szyi. Postaram się wam dać znać w opisie, no bo wy zobaczycie na pewno ten film z opóźnieniem kilkudniowym. Na pewno nie zobaczycie go w momencie, w dniu, w którym to nagrywam. Postaram się wam dać znać w opisie, czy moja szyja jutro będzie wyglądać tak, jak wygląda dzisiaj, czyli bez żadnych plamek, bez żadnych nieprzyjaciół. Najtańszy róż, kochani, jaki mam, to jest róż z Freedom Makeup i on ogólnie wygląda... Nie wiem, czy to zobaczycie. Nie wiem, czy zobaczycie, jakie zniszczone jest pudełeczko. Ja go użyłam maksymalnie raz albo dwa. Kupiłam go na House of Beauty, czy gdzieś na takiej podobnej stronie. I on przyszedł taki brzydki, to pudełeczko porysowane. Nie wiadomo, co się z nim stało. Moim zdaniem takiego produktu nie powinno się wysyłać. Tak jakby po prostu leżał gdzieś, był przerzucany z miejsca na miejsce. To nie są dwie ryski, tylko po prostu prawie całe opakowanie jest w takich plamach. Ale no to jest najtańszy róż, jaki mam. To jest odcień True Loft i kosztuje 5 zł, 5,01 na stronie ekobieca.pl. Także sięgamy po pędzel do różu. Trzeba uważać. Tak, trzeba uważać z nim troszeczkę, ale odcień bardzo, bardzo ładny. Pamiętajcie, że jak nałożycie za dużo różu, no to spokojnie wracacie do pędzla z pudru i naprawiacie sytuację. Dużo, dużo, nałożyłam dużo. Tak, bardzo dużo. Zacieram na konturowanie. Tutaj zdecydowanie przesadziłam.
gry tutaj też trzeba przesadzić. Naprawiamy taki sam błąd po dwóch stronach. Tylko nie wiem, czy się da ten błąd naprawić. Aż tak. Ale dobra, wracamy do pędzla z pudru, odrobinkę pudru. Pędzel. I to po prostu trzeba sobie ładnie rozblendować. Jak widzicie, tu jest całkiem ładnie, a tu jeszcze nie. Ja w różu czuję się naprawdę bardzo dobrze. Kiedyś różu nienawidziłam, a teraz różę kupuję. Także widzicie, wszystko się zmienia. Kochani, następny krok, rozświetlacz. I wydawałoby się, że najtańszym rozświetlaczem będzie rozświetlacz z Make Up Revolution, prawda? Ale nie. Rozświetlacz z Make Up Revolution kosztuje 14,90. Jeden z moich ulubionych rozświetlaczy. Ale wchodzimy i sprawdzam rozświetlacz Sensik. Ten tutaj, który był porównywany do rozświetlacza z Anastazji. I on kosztuje aktualnie 13,99. Normalna cena to 16,99, ale wiecie co, wydaje mi się, że użyję dwóch. Czy jak powinnam zrobić? Niewielka różnica. Ja go bardzo nie lubię. Może tak, to jest bardzo złoty rozświetlacz i normalnie kosztuje... Nie, dobra. Taniej to taniej, nałożymy sobie rozświetlacz z Make Up Revolution w odcieniu Just My Type. Dokładnie, Just My Type. Można nim uzyskać bardzo, bardzo mocny efekt. Właśnie tak, chciałam Wam pokazać, jak bardzo mocny. To jeszcze nic, można go jeszcze oczywiście dobudować. Więc jeśli nie lubicie na co dzień takiego blasku, nałóżcie go mało. Możecie nabrać na pędzelek, zdjąć nadmiar i nałożyć wtedy, żeby skóra Wam się tylko delikatnie błyszczała. I to wtedy mamy taki bardzo ładny, zdrowy blask, widzicie? A tutaj już mamy takie Instaglow bardziej. Okej, kochani, jestem rozświetlona, rozświetliłam sobie też ramiona. Lubię mieć rozświetlone ramiona po prostu. Przechodzimy dalej. Następny krok to oczywiście brwi. I wiecie co, myślałam, że będzie kolejny produkt z Freedom Makeup. To są cienie podwójne. Jak widzicie, bardzo go lubiłam. I tutaj mamy inny odcień. No ale one tak wyglądają. Ja je kiedyś kupiłam za funt 50. Na promocji 50% przeceny bodajże było. I tutaj widzę na polskiej stronie, nie wiem na jakiej jest dostępny, ale kosztuje 20 zł normalnie. A wchodzę na Rossmana i Feather Brow z Vibo kosztuje 16,79 i nie jest to cena promocyjna z tego co widzę. Także robię brwi poza kamerą, ja nie potrafię robić brwi do małego lusterka, muszę mieć duże lusterko tu przed sobą, żeby namalować brwi. Namalować, no w sumie dobrze, maluję brwi, namaluję je sobie. I tak kochani, zaraz do Was wracam. Feather Brow z Vibo w odcieniu Dark Brown, moja ulubiona kredka, uwielbiam. Także robię w końcu te brwi. Kochani, brwi zrobione i jeszcze Narniuśka przyszło się potulić. Sama przychodzisz, a wyglądasz na taką niezadowoloną. Dobra, teraz będą hałasy, bo Narnia ma karton, po prostu ma karton. Kochani, brwi zrobione tak jak powiedziałam. Wczoraj oglądałam film jednej polskiej youtuberki. Przypadkowo ją oglądałam, nie subskrybuję jej, po prostu był w polecanych i tak z ciekawości z nudy bardziej obejrzałam. I ona twierdziła, że kredką z Vibo nie można uzyskać bardzo wyrysowanego efektu brwi, czyli można zrobić sobie taki, jak to się mówi, instabrow. No i wydaje mi się, że kompletnie nietrafiona recenzja, ale to tylko moje odczucie. Nie uważam wcale, żeby ta kredka była twarda, żeby nie miała dobrej pigmentacji. Pigmentację oczywiście można budować, można dorysować, zrobić mocniejsze brwi, można wyczesać i zrobić tak na przykład jak na początku, bardziej delikatne. Także ja uważam, że to jest jedna z lepszych kredek, jaka ogólnie istnieje. Tak, wiecie, musiałam po prostu to powiedzieć. Chciałabym teraz psikać sobie twarz, żeby wszystko tak, wiecie, ładnie się połączyło. Przygotowałam sobie mgiełkę z Vibo, którą bardzo lubię, ale ona kosztuje... Sprawdzałam na aplikacji w Rossmanie 23,99 i mam tutaj też mgiełkę z Bielendy, która kosztuje 18,99.
Także mgiełka z Bielendy, Magic Water, mgiełka 3 w jednym i to jest odcień pink. A niech będzie pink. Czas na cienie. Z cieniami tak troszkę, wiecie, średnio, ale mam tutaj, no nie turbo pigmenty, nie chciałam wam ich pokazać, pojedyncze cienie takie i takie. Dosyć mało, bo ja wszystko powyrzucałam. Tutaj mamy na przykład, no tego nie użyję, bo to jest Makeup Geek, on jest droższy, ale mamy cienie z Glam Shopu, mamy jakiegoś Inglota, tak, to jest Glam Shop, więc one ile kosztują? 15 zł? Troszkę, no tanio, powiedzmy tanio, nie troszkę, tylko tanio. Najtańsze dwie palety, jakie mam, to są palety z Kobo. I ja myślałam, żeby te palety z Kobo ogólnie sprzedać, bo ja ich nie używam. To była chyba limitka, także nie wiem, czy jeszcze jest dostępna. Over the Rainbow. I kolory wyglądają tutaj tak. Używałam jej chyba raz albo maksymalnie dwa, wydaje mi się, że tylko raz. No i tutaj mamy Kobo My Favorite Colors i ona wygląda tak. Cienie metaliczne, ok, do matów nie mogę się przekonać i tak wiecie, nie za bardzo wiem teraz, co chciałabym zmalować, bo czuję się zniechęcona już, tak szczerze wam powiem. Bo uważam, że te maty są dość suche, nie są to najlepsze maty, z jakimi pracowałam. No ale to ma być makijaż z najtańszymi kosmetykami, także no ja pamiętam, że te kolory w ogóle mi się nie chciało ładnie połączyć i wyblendować. No także nie wiem, zrobimy coś może neutralnego bardziej i dodamy sobie jakiegoś błysku tutaj. Mam jeszcze pigmenty, nie wiem, czy pigmentów będziemy używać. Najtańsze pigmenty, jakie są, to chyba z Kobo pigmenty. Mam też jeden z Glam Shopu i mam też takie pigmenty z Makeup Revolution, które wyglądają bardzo ładnie i rzadko ich używam, także może któryś z nich też poleci. Dobra, no i zaczniemy może od tego tutaj. Okej, jak na razie nie jest najgorzej z tą pigmentazją i wow, ringlight mnie oślepił, nie mogę się napatrzeć. Przechodzimy do tej drugiej palety i mamy tutaj taki pomarańcz i wydaje mi się, że nim troszkę popracujemy, żeby to rozblendować. Ale tak jak widzicie, na początku stempluję. Tak jak robiłabym to po prostu z innymi cieniami, zresztą widzieliście ostatnio, jak na przykład testowałam paletę Be Perfect. Technika dalej jest u mnie taka sama. Zobaczmy, czy to się ładnie połączy. No na razie nie jest źle. Także może się jeszcze do nich przekonam. I mam tutaj beżowy pojedynczy cień z Kobo i wycieram pędzelek o rękę. I tym beżowym cieniem postaram się rozblendować granice, żeby nie było to, wiecie, takie wszystko mocne. No i na razie nie jest źle, wracam do tego pierwszego odcienia, bo no zanikł troszkę jednak ten kolor. Użyję tego samego korektora, którego używałam pod oczy. Zrobimy sobie cut crease, żeby, wydaje mi się, nałożyć jakiś pigment albo jakiś cień metaliczny z tej palety. I wydaje mi się, ale żółta się zrobiłam, trudno. Wydaje mi się, że nałożymy sobie ten pigment z Makeup Revolution, który nazywa się Minted. Dalej ten sam pędzelek i weźmiemy sobie metaliczny cień tutaj. Wydaje mi się, że obok tego będzie robił takie ładne przejście koloru po prostu. Tak, wygląda to bardzo ładnie. No i teraz, może żeby nie było tak bardzo nudno na tej górnej powiece, wezmę ten różowy. Może nie będzie to błąd. Na taki ścięty, skośny pędzelek, odrobina tego różu.
I zacieramy po prostu granice pomiędzy tym ciemniejszym cieniem i pigmentami. Mam tutaj jeszcze eyeliner z AliExpress i no, on kosztuje grosze. Na dolną powiekę musimy teraz również nałożyć coś różowego, żeby wszystko ładnie do siebie pasowało. Tak, patrzę się na bok, bo szukam jakiegoś odpowiedniego do tego pędzelka. Także zacznę od różu. I tak, powieka będzie różowa razem z tym połyskującym cieniem. I tutaj pomarańczowa i może dołożę odrobinę niebieskiego. Także taki jest plan. Nie ma tu lusterka, niestety, to są minusy tych palet, nie ma lusterka. I tutaj jest taka różnica, że tutaj powiekę miałam mocno przypudrowaną i te cienie już nie łapią się tak, jakbym chciała. I wydaje mi się, że przy blendowaniu troszeczkę się wytrącą. Więc tak wygląda skończony makijaż oczu. Zrobiłam dokładnie to, co mówiłam. Dołożyłam niebieskiego cienia, różowego, metalicznego. Rozblendowałam to tym pomarańczowym z górnej powieki, żeby to wszystko się fajnie zgrało. I dołożyłam jeszcze w kąciki, jestem umazana tuszem, to usunę później, pigment Misty Rose z Kobo. On jest dość podobny do tego, co mam na górnej powiece z Makeup Revolution, ale ma chyba bardziej, nie wiem, inaczej... Bardziej intensywny jest, o, w ten sposób jest bardziej intensywny, daje większy blask. Użyłam tuszu, tuszu z Essence, już sprawdzam cenę, kosztuje 11 zł. Całkiem fajna maskara, silikonowa szczoteczka, często do niej wracam. Otworzyłam właśnie świeżą, no, specjalnie dla filmu, poświęcenie otworzyłam świeży tusz. Bardzo ładnie wyciąga dolne rzęsy, bardzo ładnie rozdziela, nie da dużego pogrubienia, ale to jest właśnie... Definition Mascara, czyli daje Wam takie wydłużenie, rozdzielenie, całkiem fajny tusz. Zostały nam, kochani, tylko usta i najtańszą pomadką, jaką znalazłam u siebie, wydaje mi się, że będzie pomadka z Makeup Revolution, która kosztuje na jakiejś polskiej stronie 14 zł i 15 groszy. To jest po prostu matowa pomadka z kolekcji Nudes i to jest odcień Buff. Ja kiedyś ją testowałam na pewno w jakimś filmie, ale chyba nie była moją ulubioną, skoro przestałam jej używać. Nie wiem, czy będzie pasować, ale no nie mamy zbyt dużego wyboru dzisiaj. Kochani, makijaż uważam za skończony. Pomadka jeszcze zastyga, ale ona się wydaje taka trochę plastelinowa. Wiecie co, nie wiem do końca. A, nie powiedziałam Wam, rzęsy jakieś przypadkowe, jakie znalazłam z AliExpress, na pewno, dam sobie rękę uciąć. I tak, podsumujmy sobie wszystko. Rzeczy, które używałam dzisiaj pierwszy raz. Podkład tak średnio, nie wiem, czy go kolejny raz użyję. Zobaczę, jak będzie zachowywał się w ciągu dnia. Nie podoba mi się tylko ta sytuacja tutaj po tej stronie nosa. Korektor, jaki używam się korektor z Lovely, bardzo lubię, puder z Essence, zresztą widzicie po zużyciu, bardzo lubię. Bronzer również z Essence i z Wet n Wild uwielbiam, to znaczy no z Essence całkiem mi się podoba dzisiaj jak na pierwsze wrażenie. Jak widzicie rozświetlacz, jest blask, jest moc, bardzo go również lubię. Co było dalej? Mgiełka z Blendy, całkiem okej, nie moja ulubiona, ale ujdzie. No i te cienie, no kredka do brwi to wiadomo. Całkiem nie najgorzej mi się dzisiaj z nimi pracowało. Nie jest to jednak, no makijaż wyszedł całkiem okej. Nie wydaje mi się, żeby był nie wiadomo jak najgorszy. Blendowanie całkiem spoko. Jednak to nie są takie cienie, które nakłada się, powiedziałabym, z przyjemnością. Może kogoś zranię, bo wiem, że te palety mają swoich zwolenników i tworzył je też Daniel Sobieśniewski, no chyba wszyscy o tym wiemy. Ale nie uważam, żeby to były najlepsze maty, jakie mamy dostępne na rynku. Szczególnie teraz, jak już jakiś czas bawię się z tą najnowszą Carnival XL Pro i wow, tamte cienie są nie do podrobienia.
I teraz wiecie, mam takie porównanie, jak naprawdę dobre mogą być te cienie. Nie są to najgorsze palety, są dobre, no widzicie zresztą jaki makijaż z nich wyszedł. Jednak raczej już po nie nie sięgnę. Chociaż te cienie metaliczne z tych palet są naprawdę cudowne. Cienie metaliczne robią tutaj robotę. Z oczu to by było na tyle, no rzęsy Zali zawsze są dobre. Na linię wodną również nałożyłam niebieski cień. Co tam jeszcze było? Chyba tyle. A, róż jest ok, usta takie średnie. Więc kochani, jak widzicie, tanim kosztem, tanimi kosmetykami można coś zmalować. Jaki wyszedł efekt? Oceńcie sami, dajcie znać w komentarzach, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. Dajcie znać, co chcecie zobaczyć oczywiście następnym razem. A my widzimy się w następnym filmie. No i będzie mi bardzo miło, jeśli wpadniecie na mojego Instagrama, a jeśli jesteście tutaj nowi, no to oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, wtedy żaden film Was nie ominie. Dziękuję kochani jeszcze raz i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa pa!